Młodziński po zwycięstwie. Gratulacje, Kamil. No dziękuję. I co, krótkie wrażenia po walce, gdybyś mógł nam opowiedzieć, jak z twojej perspektywy, w którym momencie było trudno, a w którym momencie ci się naprawdę dobrze boksowało? Znaczy, tak naprawdę takie walki mi są potrzebne. Ja to wiedziałem od samego początku, że to jest bardzo dobry journeyman. Znaczy journeyman, on ma tam więcej wygranych nawet, bo on naprawdę bardzo dobre walki boksował, wygrywał z niepokonanymi zawodnikami. Zazwyczaj boksował kategorię dwie wyżej, no ale do tej mojej super lekkiej też schodzi i czułem to, jednak był troszeczkę fizycznie taki, że tak powiem, mocniejszy, ale tam z trenerem Olkiem Wodarczykiem pracujemy nad moją siłą, także już jest lepiej, a będzie jeszcze lepiej. Także tak, na podsumowując walkę, no ciężka walka, tak mówię, no, takie walki mi są potrzebne. Ja się cieszę z kolejnych 6 rund, że mogłem tu zaboksować u siebie, także jedziemy dalej. Wiemy wszyscy, że miał być Wilber Blanco, ta zmiana tak naprawdę za 5-12. To była duża trudność gdzieś tam w ostatnim momencie, gdzieś wyszukiwanie tych walk, oglądanie, przygotowanie pod konkretnego rywala. Znaczy tak naprawdę to, no wiecie jak to jest, my mieliśmy taktykę pod Blanco, który jest ruchomy, nie bije za dużo ciosów, bije bardzo mocno, bo gadałem z Michałem Leśniakiem, mówił, że ten Blanco nie bije dużo, ale bije mocno. Więc tą, znaczy tutaj też tą gardę też trzymałem się, byłem w miarę szczelny, natomiast przygotowaliśmy się troszkę pod inny styl, no ale tak jest, bo trzeba być gotowy pod wszystko i zawsze, także na szybko zmieniliśmy taktykę, zrobiliśmy dwie tarcze z trenerem na nową taktykę i wygrałem. To jest najważniejsze, jak się mówi, zwycięstwo się nie ocenia, także jedziemy dalej. Które rundy były takie najtrudniejsze twoim zdaniem? Znaczy tak naprawdę po pierwszej rundzie, to nawet trener mówi w drugiej, troszeczkę daję mu wyboksować się. No i faktycznie tą drugą rundę aż za bardzo odpuściłem, bo ja tak nie lubię. Nie wiem co się stało, ale tak jak mówię, jest to dla mnie kolejna lekcja. Na pewno w kolejnej walce tego błędu nie popełnię, natomiast był mocny, naprawdę bił mocno, był silny. Ja staram się na tych nogach troszkę pracować, te nogi, tak jak mówię, z trenerem Olkiem poprawiliśmy, już dużo lepiej na tych nogach pracuję jak wcześniej. No i nic, a tak ogólnie no to czułem, że faktycznie jest troszeczkę fizycznie mocniejszy ode mnie. Od razu powiedzmy o jednym z ojców sukcesu, Mateusz Borek, który w trakcie tej walki cały czas dbał o to, aby się był pod prądem. Tak, pan Mateusz, że tak powiem, buzował tą atmosferę cały czas między rundami, mówi, kurwa, Kamil, przegrywasz, podkręć. Wchodząc do 6 rundy, wchodzi i mówi, Kamil, jak teraz nie ruszysz, przegrasz walkę. No i tam trener Olek z trenerem Gabą się darli, Kamil, że podgania i pan Mateusz jeszcze bardziej to podkręcał. Dlatego zrobiła się taka troszkę mucka, za przeproszeniem, w tej 6 rundzie. No ale kibice się cieszyli, także chyba było warto. Najważniejsze, tak jak mówię, że walka wygrana, tobie najbardziej cieszy. Kolejne 6 rund przeboksowane i jedziemy dalej. Dłuższe dystanse teraz, czy jakiś trudniejszy rywal, jak w ogóle patrzysz na to? A czy w ogóle Blanco ewentualnie wróci jako przyszły rywal? Znaczy pierwotnie miała być to 8, miałem z Blanco boksować 8 rund, byłem gotowy na 8 rund, sparowałem nawet po 10 rund, tylko tak jak mówię, ja miałem boksować wcześniej u pana Mateusza na gali, miałem mieć walkę wyjazdową, niestety, że tak powiem, dzisiejsze czasy, obecnie wojna w Rosji, znaczy na Ukrainie nie pozwoli na to, żeby wjechać na wyjazd, po bardzo fajną walkę, o pas nawet, ale no niestety szczegółów nie mogę zdradzić, bo jest gdzieś tam za kulisami jest to zabronione, także byłem cały czas gotowy i chyba nawet troszeczkę za długie te przygotowania, ale tak jak mówię, cieszę się, że wygrałem, chyba w dobrym stylu, kibicom się podobało, to najważniejsze. Podziękowania dla kogo? Dla trenerów moich, dla mojego teamu, że tyle czasu się męczyli ze mną, dla organizatorów, że mogłem tutaj zawalczyć, no i dla samego siebie, że gdzieś tam przygotowałem się solidnie i mogłem walkę wygrać. No dziękujemy w takim razie. Chcesz jeszcze coś, Michał? Gratulujemy sukcesu jeszcze raz. No i co? Czekamy na dłuższe walki i na słynnego Benego Blanco z Bronxu, że tak powiem. Jak usłyszałem to nazwisko, gratulacje. Dziękuję. Gratulacje. Dziękuję bardzo, dziękuję za wywiad. Wszystkiego dobrego.